A ja, Ralindel, przedstawię wam osoby wspierające na patronite.pl Ralindel, gdzie też możecie być amazing i wesprzeć mnie. A są to osoby dające pizzę: Adam Pawłowski, Rana Festa, Komiak, Cześć, jestem Janek, Jacek Kileński, Mogorzata, Cajnok, Czubesko, Neurosima, Miki, Wiki i Elej. Osoby dające kawę z ciastkiem: Ile Gierdanowicz, Chrysku, Hipadia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris Dobrze, Obrowny, Kucyk, Intega, KTBM32, Marysieńka, Danji, U i Emil. Osoby dające kawę: Drowka, Adam, Klopster, Burcuk Cukrowy, George Soros, Lawatia, Martyna Wilczek, Aleksandra Lemierz, Martin Harasiu, Silonka, Karolina Rewo, Azur, Robin, Weron, Mi, Barnaba, a także osoby dające herbatę: Arkadiusz Gumiński, Wlubel, Junkersium, Splend, Klusek, WZK Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Tomat Podkreśnik, Michał Jaśkiewicz, Paweł Pawlik, Call Me Fej i Kot Gruszka. It's a me, Ralindel. Janek, specjalnie dla ciebie zrobię najpierw daj pieniędzy. Cały czas słyszymy w mediach, jak to przez wojnę podrożała na światowych rynkach baryłka ropy, albo jak silnie złotówka straciła w stosunku do dolara i że to głównie przez te dwa czynniki tak strasznie podrożało nam paliwo na stacjach benzynowych. Nie, słyszeliśmy wcześniej o rosnących cenach energii, ale ty pewnie o tym zapomniałeś już, grifterze? Wszystko na pierwszy rzut oka brzmi legitnie. Jezus, on jeździ Mustangiem, ale on jest pretensjonalny. Z tym, że jest to kompletna bzdura, co zaraz udowodnię. Dawaj. Nie powiem, trochę mnie to wyprowadziło z równowagi i wam też dziś raczej nie będzie potrzeba kawy, bo ciśnienie podniesie się samoistnie. Dlaczego wszystkie media przedrukowują te same kłamstwa? Może działa tu jakieś tajemnicze lobby? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o... Porównajmy sobie teraz ceny sprzed wybuchu wojny z obecnymi cenami i sprawdźmy, ile dokładnie podrożało paliwo. Ceny na stacjach przed wojną versus teraz. Przed wojną 23 luty. Benzyna 95, 5,41. Diesel 5,46. LPG 2,59. Teraz 18 marca. Benzyna 95, 6,79, diesel 7,59, LPG 3,79. Tyle zdrożało. 95, złoty 38, diesel 2,13, LPG złoty 20. Tłumaczą nam, że ceny na stacjach wzrosły, ponieważ baryłka ropy bardzo mocno podrożała. Czy to prawda? Sprawdźmy. Cena baryłki ropy przed wojną versus teraz. Przed wojną 95-88 dolarów. Teraz 98 dolarów. Co? Ja wiem, co on chyba zrobił. O, poczekajcie chwilę, ja muszę to sprawdzić. Jeżeli on to zrobił, to co myślę, że zrobił, to o kurwa. Giełda, no, surowce. Ropa, baryłka. No nie, ale czekajcie, no. Wiedziałem. Kurwa. Byłem pewien, że to zrobił. Zobaczcie. Skurwysyn. Wziął kurs ropy z 23, gdzie był tutaj, po czym wziął ten kurs ropy z 14. Dzień 10 kosztowała 112,
16 kosztowała 106. Zrobił w jednym momencie, gdzie jest dołek w cenach ropy, zrobił screenshot i powiedział, zobaczcie, oszukują nas. Kumacie, kurwa, cwaniaka? I nawet się nie waż tego zrobić. Nawet się nie waż tego zrobić. I wiecie, to jest świetny sposób na... czekajcie. Na powiedzenie, że coś jest nie tak. Bo... No, jak spojrzymy sobie na inne tego, tutaj, tu mamy ranking, to widzicie, ropa 23, 92, i tutaj faktycznie 96, 95, ale już dzisiaj 113. Byłem kurwa pewien, że to zrobił. Po prostu załapał się, spojrzał w dołek i powiedział... Zajebiste manipulanctwo po prostu, wierzyć mi się nie chce. A film wyszedł? 20 marca. 20 marca ropa już nie kosztowała 90, tylko kosztowała 108. Więc był, i ja wam nawet mogę wytłumaczyć, dlaczego był ten dołek na chwilkę, bo to jest bardzo proste. Ten dołek na chwilkę był dokładnie skorelowany z momentem, w którym pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone zaczęły rozmawiać z Wenezuelą i z Iranem. I to sprawiło, że rynki, ponieważ pamiętajcie, giełda jest tworem, który reaguje emocjonalnie. Giełda jest kierowana emocjami. Każdy, kto wam powie to, że kto wam powie, że giełda kieruje się twardymi danymi i logiką, jest idiotą albo kłamcą. W związku z czym on po prostu złapał ten moment, gdzie chwileczkę, gdzie chwila gdzie przez chwilę cena ropy była w dołku i powiedzieć, o, zobaczcie, oszukują. Czekajcie, coś się dziwnego zadziało. Ile zdrożało? $2.12. Czyli już wiemy, że za tak gigantycznymi podwyżkami cen na stacjach paliw nie stoi wzrost ceny baryłki ropy na giełdzie, bo tyle samo praktycznie kosztowała przed wojną. Wzrosła nieznacznie, bo jedynie o 2%. No dobrze, to może złotówka tak bardzo straciła do dolara, w którym rozlicza się zakup baryłki ropy, że to stąd biorą się te nadzwyczajne wzrosty cen na stacjach. Kurs dolar-złotówka przed wojną versus teraz. Przed wojną dolar kosztował 4 złote 1 grosz. Teraz kosztuje 4 złote 19 groszy. Zdrożał jedynie o 18 groszy. To teraz wiemy, że za tak gigantycznymi podwyżkami cen paliw na stacjach nie stoi też umacniający się dolar, bo kosztuje praktycznie tyle samo, co przed wojną. 20 groszy to nie jest praktycznie tyle samo. 20 groszy to jest olbrzymie wychylenie. I jakby, kurwa, chciał dla odmiany... Widzicie, to jest po raz kolejny, ponieważ manipulatorzy zawsze robią, kurwa, dokładnie to samo. Przed sekundą
kiedy mówił o wzroście ceny baryłki ropy, powiedział, że to jest wzrost o 2%. Mogę nawet wam cofnąć i pokazać. Bo to jest w tym momencie bardzo ważne. Zobaczcie. Ile zdrożało? $2.12. Tak? Czyli już wiemy, że za tak gigantycznymi podwyżkami cen na stacjach paliw nie stoi wzrost ceny baryłki ropy na giełdzie, bo tyle samo praktycznie kosztowała przed wojną. Wzrosła nieznacznie, bo jedynie o 2%. Widzicie? Powiedział wprost. Wzrosła nieznacznie, bo o 2%. Komuś chce się policzyć, o ile procent wzrostem jest z 4,01 na 4,19 kurs dolara? Bo to troszeczkę więcej, nie? Jedynie o 18 groszy. To teraz wiemy, że za tak gigantycznymi podwyżkami cen paliw na stacjach nie stoi też umacniający się dolar, bo kosztuje praktycznie tyle samo, co przed wojną. Podrożał w stosunku do złotówki o, uwaga, 4,5%, czyli praktycznie wcale. To 4,5%? Chwila. Coś mi się nie zgadza. Widzicie, jestem teraz... Teraz mnie matematyka pokonuje. To jest wzrost o 104%, ale... Znaczy to jest 104% z tego, ale wzrost z... Nie w tą stronę się liczy. To jest prawie 6% wzrost. Zależy, w którą stronę liczysz. To skąd te ceny? Już wam mówię. W ciągu miesiąca marża rafineryjna jednej z dwóch spółek zajmujących się produkcją paliwa w Polsce wzrosła o 700%. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że chcesz chwilowo skorzystać i podnosisz ceny o 100%. Ale 700? 700%? Ludzie! 7 razy tyle, co normalnie. A to nie jest mało rentowny biznes, do którego trzeba dokładać. Wyjściowe stawki naprawdę nie były złe. Uważacie, że to jest w porządku? Że to jest etyczne? Czemu piekarz nie podnosi ceny kajzerki w chwili, kiedy cena pszenicy na giełdzie w Nowym Jorku skacze do góry? Czemu to tylko w waszej branży Bo pszenica nie jest towarem handlowanym globalnie? Zdarzają się takie zagrywki. Bezczelni. A propos tego, pamiętacie, jak na początku materiału powiedział, że media kłamią was tutaj i wy jesteście tego? Moto.pl. Rekordowe ceny paliw. Ile wynoszą marże rafineryjne Orlenu i Lotosu? Ciekawe jak to media kłamią. Złe media. Także... O Jezusie, przepraszam, ale dostał mi się tak. Znaczy, wiecie, jakby ja nie jestem przeciwny przekrętom. Piętowaniu przekrętów. Ale...
fajnie by było, jakbyśmy uczciwie o tym rozmawiali, nie? Czy to nie państwowa spółka, która nie chciałaby wzrostu cen, bo to napędza inflację? No... Ciężko powiedzieć. Mało tego, on niestety... on niestety nie mówi o tym, że... On niestety nie mówi o tym, jak te marże dokładnie działają, nie? Bo... Mało tego, z tego co widzę, to UOKiK postanowił zbadać, czy marże Lotosu na przykład nie są zbyt wysokie. Pytanie jak z tego, jak z Orlenem, bo to jest inna sprawa. Natomiast wiecie, to tutaj jest dużo mediów, które o tym mówią. I no to nie jest tak, że to nie jest tak, że wszyscy o tym milczą i tylko kurwa ten jeden cwaniaczek to zauważył, nie? Widzicie? Marża Lotosu wzrosła w miesiąc o 700%. UOKiK zażąda wyjaśnień, nie? W związku z czym to nie jest tak, że to się rzeczy, że te rzeczy są jakoś strasznie przemilczane. Jest całkiem dużo źródeł zajmujących się tym tematem. Problem polega na tym, że tematem zajmuje się też cwaniaczek, który kręci sobie lody na wiecie, nakręcaniu oburzenia i na wypłaszczaniu, upraszczaniu tematu tak, że on składa się tylko i wyłącznie z oburzenia. Mam jeszcze jedno pytanie, tym razem do właścicieli stacji. Od lat nie daje mi to spokoju. Dlaczego jest tak, że w momencie, kiedy cena ropy na rynkach idzie w górę, wy zmieniacie ceny na stacjach nawet 3 razy dziennie? Ale jak paliwo tanieje na rynkach, to już tak szybko nie aktualizujecie i trzeba czekać dzień albo dwa, żeby na stacjach ceny opadły. Ile jeszcze potrwa czarowanie węża, że nic się nie da z tym zrobić i to od nikogo nie zależy, że my Polacy nie mamy wyjścia i musimy płacić tak astronomiczne kwoty za zatankowany bak? Czy nie pora się wreszcie, że tak delikatnie to ujmę, żeby nie używać mocniejszych słów, wkurzyć i coś z tym zrobić? A co z tym zrobisz? Piszcie pomysły w komentarzach, bo według mnie miarka się już przebrała i trzeba zacząć działać. No, komentarze jak działać? Nawołujące do linczu oczywiście na niewiele się zdadzą, więc tu z góry uprzedzę, żeby się od nich powstrzymać. Bardziej chodzi mi o jakieś kreatywne pomysły na to, jak moglibyśmy zachęcić nasz establishment do przywrócenia względnej normalności. O, wow! Strajk generalny? Ja proponuję strajk generalny. Jesteś jednym z wielkich twórców, masz kontakty z różnymi innymi wielkimi twórcami. Nawołuj, by wszędzie zaczęli publikować takie filmy na różnych mediach, w końcu to się rozprzestrzeni. No, tutaj go niektórzy widzę kontrolują. Słaby odcinek małorzeczowy i wyjątkowo emocjonalny.
Wow.